Cześć, z tej strony Agnieszka. Witam na moim kanale na YouTubie. Zaczynamy kolejny hafciarski tydzień. Jest 12 maja. Od ostatniego filmiku, tak, w tym okresie kilku godzin. Niestety nie miałam okazji nagrać ten filmiku zaraz po tym, jak skończyłam nagrywać poprzedni. Więc w międzyczasie przybyło troszeczkę. Skończyłam ten fioletowy tutaj, dodałam biały, który jest cały B5200 i 3865, jego nie widać pewnie na filmiku, no tutaj troszeczkę widać, więc te dwa kolory są już całkiem zrobione. Wyciągnęłam sobie na dzisiaj jeszcze cztery kolorki, tego mam chyba 50, tego 3, tego 1, tego 290 sztuk do zrobienia. Myślę, że te cztery, może jeszcze jeden uda mi się dzisiaj zrobić. No, to co? A w ogóle, miały być starty, tak? Miały być nowe starty w maju i nic z tego nie wyszło, no bo jak widać, pracujemy nad wróżką. No, trzymajcie kciuki, żeby szybko szło. Do zobaczenia. Cześć! Mamy 14 maja, czyli czwartek. Jak widać, nie przybyło za dużo na wróżce, a te wszystkie kolorki zostały mi jeszcze do zrobienia z pierwszego, znaczy z mojego ostatniego pudełka z mulinami. Tymi niteczkami mam do zrobienia około 1000 krzyżyków, może nawet więcej troszkę. A nie wiem, czy mi się dzisiaj to uda osiągnąć, bo mamy trochę rzeczy do zrobienia. No. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jak najwięcej, no bo faktycznie już dużo nie zostało. Jest tam cień szansy, że mi się uda zdążyć, ale wątpię. No, zobaczymy później. Na razie. Hej, mam poniedziałek, 18 maja. Przez weekend nie miałam warunków, żeby nagrać klip. Teraz niespodzianka, ile udało mi się zrobić. Tadam! Jeszcze niewiele więcej, ponad 5000 krzyżyków. A teraz wam pokażę, ile kolorów mi zostało. O, wszystkie te tutaj kolorki jeszcze zostały do wrobienia. Trochę tego jest. Zobaczymy. Wyścig z czasem. Uważam za rozpoczęty. Na razie. Jest 19 maja, wtorek. Jak myślicie, ile udało mi się wczoraj zrobić na mojej wróżce? Dużo czy mało? W każdym bądź razie tak to teraz wygląda. Z tej strony ostatniej. Tak już się ubrałam. Dobrze, Gosiu, poczekaj chwilę. Wczoraj pobiłam swój rekord. Postawiłam 1921 krzyżyków. Dużo. No. Może nawet zdążę skończyć przed urodzinami. Kto wie, zobaczymy. Na razie. Cześć, z tej strony Agnieszka. Mamy 20 maja. Zapomnijcie o rekordzie, o którym powiedziałam wam przed chwilką. To są już nieaktualne dane, bo wczoraj udało mi się postawić 2051 krzyżyków. Wow! Wiadomo, nie siedziałam jeszcze cały dzień przed haftem, więc mogłabym to zrobić, tych krzyżyków zrobić więcej. Jeszcze godzinę siedziałam w internecie później i straciłam na głupoty, więc no mogłoby być więcej, ale i tak nie jest źle. Pozostało mi do zrobienia tylko 1744 krzyżyki. Tak więc mam nadzieję, że nie przytkałam mikrofonu. Tak więc no nie zostało dużo, już wam pokazuję, jak muszę tutaj lepiej złapać telefon. O. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Już naprawdę, naprawdę koniec jest w zasięgu moich rąk. Dzisiaj może się udać, może się udać. Został mi ten kolor, który mam na igle, został tylko tu i tutaj dookoła tych gałązek. A potem mam jeszcze jeden kolor w tym dużym
tu jakieś dziurki, tu jakieś dziurki pojedyncze. Jeszcze tego jest trochę. No ale już prawie nie muszę nic liczyć, nic nie muszę sprawdzać za bardzo, tak? Wypełniam tylko duże pola, więc idzie dużo, dużo szybciej niż przy normalnym wyszywaniu. No, jest duża szansa, że uda mi się dzisiaj skończyć, chociaż chciałabym poczytać trochę książek, bo w ogóle w tym miesiącu skończyłam tylko dwie książki przez to, że tyle siedzę i haftuję. Mam do przeczytania, statystycznie rzecz biorąc, Janinę Bąk, Gosiu. Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Trochę tej czekolady w życiu zjadłam, więc może to już ten moment, że muszę się zgłosić do komisji noblowskiej i odebrać swoją nagrodę. Byłoby nawet materiał do kraftu. A druga książka, którą chciałabym przeczytać w tym miesiącu, to Polio. Historia pokonania choroby Hajnego Medina. Jak widzicie, po raz pierwszy od czasów studiów używam zakładek w książce. Więc jest to naprawdę bardzo fajna, ciekawa lektura. Jestem tutaj. Z czego ostatnio 100 stron to chyba jest bibliografia, więc nie cała ta książka jest do przeczytania. A poza tym, co jeszcze bym chciała dzisiaj zrobić, no dostałam prezent na rodzinę od rodziny mojego męża. Czekajcie, muszę lampkę zabrać. Dostałam prezent od rodziny męża, czyli wsiąść do pociągu Zjednoczone Królestwa. Będę z mężem musiała dzisiaj troszeczkę pociuchciać. Będziemy ciuchciami jeździć, więc zobaczymy, ile uda się zrobić na wróżce, zanim będę musiała usiąść i wsiąść do pociągu. Tak więc lecimy z wróżką. Gosiu, proszę cię. Tak więc coraz bliżej końca. No mam nadzieję, że uda mi się to zrobić teraz jakoś na dzisiaj, jutro najwcześniej, najpóźniej. Potem usunąć siatkę, uprać, uprasować i będę mogła się Wam chwalić piękną nową wróżką. Ale czy uda mi się ją skończyć dziś, czy dopiero jutro? O tym dowiecie się za tydzień, bo to będzie ostatni klip. No i będzie niespodzianka. Możecie obstawiać w komentarzach, kiedy mi się udało skończyć. No. To dzięki, że ze mną byliście, że wytrwaliście do końca podróży z wróżką. No tak naprawdę, do końca z podróży z wróżką. Ostatniego krzyżyka nie nagram, bo nie mam jak. Widzę, że pan mi się kręci na balkonie do wodniki. Dziwnie zagląda przez okno, bo ja tu gadam do siebie. To dzięki, że byliście ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.